przyjaciół, znajomi. Znajomi. Czy wszyscy znają? Żona wysłała specjalnie, żeby kontrolować. Czekaj, bo to rozwodowe będzie. Marty! Jesteś tam? Nie, bo my zaraz będziemy sikać! Czapkę załóż! A, no jest bardzo fajnie, jedziemy na dół. No i będzie dobrze. Mam teraz wywiad z czołowym zawodnikiem, o, Hubertem. No, ja na razie nie mam nic do powiedzenia. Zobaczymy po zawodach, może coś więcej powiem. Ludzie już wstają, a to przecież jeszcze parę godzin snu można. Dobrze się spało. Fajnie trzęsie tutaj na górze. Super się spało, bajer był. Spałem może dwie godziny, resztę to słuchałem, jak koncert wygląda. Koncert był przepiękny, chrapliwy. No klimat uroczy, wybuchy co chwila, Nina ryczy, ten Polkart, jakiś tam inny, cudowny. Dobry, biegniemy, damy radę. Jest tylko jednokierunkowa. To znaczy można się zmieniać, biegnąc wyłącznie w tamtą stronę. Tam skąd przyszliście, czyli po mojej lewej ręce. Jak wygląda zmiana? Zmiana, nie mamy żadnej pałeczki, szarfy do przekazania, ale żeby nie było takich sytuacji, że ktoś wybiega wcześniej, zanim nabiegnie następny zawodnik. Musi być kontakt fizyczny, czy to klepnięcie w rękę, w ramię. Jeśli będziecie nabiegać i chcecie zmianę, to prosimy o podniesienie ręki. Tutaj sędziowie będą głośno krzyczeć numery, żeby nie było tutaj jakiegoś zamieszania i tłoku. Na samym końcu jest nawrotka, nawracamy i biegniemy z powrotem. Proszę się tutaj trzymać zawsze prawej strony, więc nie powinno być żadnych problemów. Szanowni biegacze, witam Was bardzo serdecznie na 9 edycji 12-godzinnego podziemnego biegu sztafetowego w podziemiach Bocheńskiej Żupy. Pragnę gorąco powitać burmistrza Królewsko-Górniczego Miasta Bochni, pana Stefana Korwińskiego. Jest wśród nas również pan pułkownik Marek Stasiak,
To jest pan dyrektor Małopolskiego Biura Ligi Obrony Kraju. Bardzo proszę pana burmistrza kilka słów do naszych biegaczy. Odbywa się po raz 9. Ogromnie jestem rad z tego powodu, że cieszy się niesłabnącym powodzeniem i jest cały czas atrakcyjny pod względem tego, że odbywa się w wyrobiskach kopalni soli. Że państwo zabiegacie o to, żeby w tym żniwu uczestniczyć. Natomiast chciałbym wyrazić żal z tego powodu, że nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich oczekiwań i przyjąć wszystkich chętnych. Życzę udanego biegu bez kontuzji, w walce sportowej, tej, która wyłoni najlepszego. Dziękuję bardzo. Życzę wszystkiego dobrego. Także chciałbym życzyć przede wszystkim dużo wrażeń, przyjemności bycia tu i teraz w Bochni, no i żadną kontuzji, a przede wszystkim w tej scenerii pięknej właśnie kopalni soli Bochni, pierwszej kopalni, która powstała na terenie naszego kraju, i życzyć dużo, dużo niezapomnianych wrażeń. Dziękuję bardzo. Po 12 godzinach znów włączą się syreny alarmowe i każdy zawodnik, który jest na tej ostatniej zmianie, który jako ostatni biegnie, ma obowiązek zatrzymać się i czekać spokojnie na sędziego. My będziemy tutaj podchodzić, nasi sędziowie, i oni będą ściągać numery startowe. 3, 2, 1, start! Dwanaście godzin, nas czterech, 60 ekip i walka. Ten
Dopiero połowa. No już. Zmęczenie powoli narasta, no ale jeszcze. To tak to śpicie sobie za jakiś czas, tak odpoczywacie i potem znowu, tak? To znaczy tak, mamy taką taktykę, że zaczęliśmy biegać od 3 okrążeń, więc mieliśmy przerwy po 1,5 godziny. A teraz biegamy po 2 okrążenia i za chwilę po 1. Także już będzie. Tak, będzie bez przerw. Na razie jeszcze jest czas na regenerację. A potem już będzie zawsze sam na górze. Tak. Kiedy będziesz na pierwszej racie, będziesz w roku, czy nie? O ile nic nie pokrzyżuje moich planów, to wybieram się. No zobaczmy. Fajnie by było poprawić wynik. Poprawić. No zobaczmy. Do zobaczenia. No jeszcze 5 godzin, jeszcze 5 godzin. Ten pan zrobi wszystko dla naszego zespołu, żeby wygrać. Muszę dbać o niego, no bo jak ja wchodzę, to 8 do przodu, jak oni, to 8 w tył. Dobrze, 5 minut tracimy do 10 miejsca. No. Kurde. A jeszcze 2 godziny spokojnie. Wiem, ale wiesz. Ale oni też biegną, nie? Jeżeli kurde będzie walka do końca. Romanie, jest to bardzo piękne. Ona mi się podoba. Zostało ile? 44 minuty? 54-52 minuty zostało. Zostaje, nie, 4 jeszcze zmiany wyjdą, ale jest ciężko, bo tracimy chyba 4 minuty do 10 miejsca. Jemy.
żyjemy. Już nie cała godzina. Po prostu teraz jest śnieg. Kiedy to minęło? Biegnę dla ważnego celu, biegnę dla fundacji Iskierka, także jestem z siebie dumna, że to mi się świeci. A co to za fundacja w ogóle? To jest fundacja, która wspomaga chore dzieci nowotworowe. Także dzisiaj bieg nie dla wyniku, nie dla wygranej, ale dla dzieciaków. A teraz jaki wynik na razie? Całej drużyny? Tak. U nas 100 km. Ale naprawdę jesteśmy drużyną, która pierwszy raz tutaj jest i biega tak od przypadku do przypadku. Naprawdę zebraliśmy się tutaj dla dzieci. Ja mam szczególny cel. Biegam dla mojej córki chorej na raka, dla Natalii. Pozdrawiam Natalię. I pozdrawiamy wszystkie dzieciaki, które są na oddziałach w Chorzowie, w Katowicach i w Zabrzu na onkologii. Oraz całą Fundację Iskierka. Także dziękujemy, że jesteśmy tutaj dzięki Wam i daliśmy z siebie wszystko, naprawdę. Także nie tylko dzieci cierpią na oddziałach, ale my tutaj dzisiaj wylewaliśmy siódme poty i były łzy i będą łzy radości. A ból minie. Także pozdrawiamy wszystkich. Dziękujemy. Ciężko no, bardzo ciężko nawet bym powiedział. Były kryzysy, były wzloty, były upadki. Całe piękno sportu, był pot. Krwi może nie było, ale mało brakło. Były łzy. Wydaje mi się, no zobaczymy, bo może się jeszcze uda pobić rekord trasy, także czekamy jeszcze teraz na ostatnią zmianę. Wchodzi ostatni zawodnik i ja najprawdopodobniej będę kończył, o ile się jeszcze wyrobimy w czasie. Przerwa! To będziesz okej. Okay. O ile żeśmy się nie pomylili w obliczeniach, bo będzie psikus jak nam 50 metrów brak. Nie, jak się pomylimy, to ta to się za rok będzie gorzej znowu poprawi. Tak się musimy to jest 100 metrów, niech on przebiegnie. To jest 100 metrów. Znaczy ja pobiegnę na pewno. To 100 metrów, niech pobiegnie. Ale jak już baton zrobi całe koło, to już mamy 12900 plus 450. Nie wiem. 300 zł. Minuta może. Ile mi dam do tego zakrętu? Do dużego zakrętu. To tam jak jest to taki... Nie wiem. Że mamy, nie wiem. Mamy w teamie nawet matematyczkę. Właśnie widzę. A nie, akurat nie Kasia. Mamy jeszcze jedną, która wszystko miała obliczać.
Ale dobrze, że to jest koniec. Kurwa, ósma. Miraz ma 2 minuty i musi zrobić całe kółko, nie? Wtedy jest szansa. Co wy? Będziesz na końcu, nie? Co? Będziesz na końcu już? Nie, Miraz jestem. Miraz, trzymaj się go, nie? Trzymaj się go, to masz szansę na podium. Uwaga! Twoje 2 minuty. Uwaga! Stawaj! Miraz! Dawaj! Dawaj! Ja się was boję! Uzdrowisko kopalnia soli Bochnia, województwo małopolskie oraz miasto Bochnia. Jestem pełen podziwu dla hartu ducha, dla sił, dla tego wszystkiego, co Państwo robiliście tutaj przez 12 godzin w dniu wczorajszym. Szanowni Państwo, chwila uwagi. Super film, super zdjęcia z tego biegu będą na stronie www.dolina.tv za kilka dni. www.dolina.tv za kilka dni. Ten pan Łukasz tutaj ładnie kręcił, zdjęcia robi, także za kilka dni odwiedźcie tą stronę, będziecie mogli sobie ściągnąć zdjęcia, zobaczyć film. Dzięki. Wśród nas jest osoba, która pokonała największą liczbę okropnych. Jest to reprezentant drużyny warszawskiej Żubiki. Pan Michał Lepre. Miejsce trzecie. Sztafeta. Sklep biegowy KOM. Kompres Sport Team. W składzie Myślak Piotr, Karolczak Piotr, Książkiewicz Piotr, Sarabuch Krzysztof. Przebiegli 196 km i 950 metrów. Miejsce drugie, sztafeta, Karel Krupci, Pobianka 1, w składzie Cimer Łukasz, Leśniak Kamil, Szymański Piotr, Marcinkiewicz-Leszek. Przebiegli 198 km i 863 metry. Każdy śni. Miejsce pierwsze. Sztafeta Medlek Mer. W składzie Świerc Marcin, Gosiowski Michał, Lawowski Andrzej, Szymański Tomasz. Przebiegli 213 km i 502 metry. I w tym momencie trzeba dodać, że to jest nowy rekord podziemnej sztafety. A poprzedni rekord ustanowiony w 2010 roku należał również do nich. Poprawili sami siebie.